Witaj, czymaszki z tej strony Travel w pierwszym odcinku z Hardzowań 4 na wakacji Albo Blues jako MacArthur. No, ciekawa nazwa na państwo enklawy. Jeżeli wiecie, czym jest enklawa w Falloutie, to jest w sumie dziwnie, ponieważ jest zarazem dużą frakcją i zarazem małą frakcją w samym uniwersum Fallouta. To właśnie ostatnia aktualizacja Albo Blues, która no już dawno była, dodała państwo enklawy. Jeżeli pamiętacie, to jeszcze był taki jeden submod, nawet rozbudowany, który dodawał do New Reno enklawę. Chyba polegało to na tym, że po prostu tam było coś takiego, że można było sobie jakiegoś gościa, który był powiązany z enklawą, brać, tak, jeżeli chodzi o fabułę, ale nie będę się za bardzo w to zagłębiać. No i dodali na północy państwo enklawy. Oczywiście w samym lorze, to wydaje mi się, że zawsze enklawa była gdzieś na wschodzie, że bardziej tam po prostu ich było dużo, a na zachodzie to tak w sumie straszyli enklawą. I teraz to, co po prostu chcę sobie zagrać, to tym państwem, ponieważ oczywiście jak przychodzi nowe drzewko, to wtedy nawet ciekawe rzeczy można znaleźć w nim. Jest bardzo dużo realnie, że tak powiem, celów narodowych i nie wiem, jak tutaj będziemy szli z tym, ponieważ mamy bardzo dużo do zrobienia, zanim dosłownie pójdziemy do momentu, kiedy nasze drzewko zamienia się w takie drzewko typowo walki. I oczywiście mamy do wyboru pójście w taką enklawę, pójście po środku i tak naprawdę chyba tutaj oznacza, że po prostu nic za bardzo nie robimy, albo pójście chyba w Amerykę, taką, że zjednoczenie Ameryki, bo widzimy, że tutaj mamy kilka części do zrobienia, a tutaj w sumie mamy jakieś takie po kolei, mamy na przykład, że tutaj z Kanadą. Ja po prostu teraz tutaj przeglądam, bo ponieważ, jak sami wiecie, dosyć spore drzewko powoduje, że będziemy musieli czytać pomiędzy. Tutaj widzę, że mamy jakieś rzeczy. Mamy tutaj tak w sumie rozdzielone, że nie wiadomo, gdzie dokładnie są wszystkie wargole. Więc po prostu po pewnym czasie sobie je znajdziemy. Chyba tutaj chodzi o to, żeby... Też wiem, że jest taki problem z drzewkami dla takimi nowymi dla Orwo Blues, że po prostu one przez to, że duża jest ilość państw, to nie biorą wszystkiego. Tak, będą enklawy tutaj straszyć. Okej. Ostatnia wielka amerykańska dynastia. No i oczywiście chodzi o to, że co się wydarzyło, no jeżeli ktoś się interesuje Falloutem, no to w skrócie polegało to na tym, że enklawa to było takie tajne ugrupowanie na wypadek apokalipsy i no i tak naprawdę się przygotowywali na to, co się stanie po tej wojnie, nie na wojnę. W sumie było coś takiego, że oni nie byli tak trochę tajni, trochę nie. Chodziło o to, że za bardzo nikt się nie spodziewał, że tak naprawdę oni istnieją, tak naprawdę przed wybuchem wojny się większość ludzi o nich dowiedziało. I tutaj możemy sobie albo, że jak uciekali... Tak, tutaj, bo chodziło o to, że wszyscy ich nie lubili. No, trudno się nie dziwić. Dobra, weźmiemy jak najwięcej manpowera, bo wiadomo, że manpower jest najważniejszy. I okej. Okay. Kolejni... To jest najgorzej, kiedy ma się dużo tych wszystkich bandytów wokół siebie, oni zawsze będą ci tam dawać. Ogólnie mamy coś takiego tutaj, że możemy wysyłać. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Ja po prostu wysyłam i tak. Nie wiem, dlaczego możemy wysyłać tak dużo. Bo wysyłamy... Dobra, rozumiem, bo mamy tą energię. Energia nie jest aż taka ważna. A za to dostajemy Power Armor. Okej, rozumiem. To...
Oni tak, to tak, to tylko nam usuwa. Więc realnie to powiem szczerze, nie musimy im teraz wysyłać. Ale zobaczymy sobie. No, kolejni bandyci. Dobra. O, tak. Jakiś super event, to może od razu ja już je wyłączę. Bo jak wiecie, w tym modzie jest zbyt dużo super eventów, więc... Super eventów, news eventów, tutaj mówię. Man to match these mountains. No tak, chyba chodzi o to, że... że jak uciekaliśmy... Ale i tutaj możemy sobie wybrać civilian, wybieram sobie, ich mamy mało. Okej. Okay. Pierwsze rodziny. Zobaczymy, co to dokładnie znaczy. To chyba jakaś była burza. Okej. Okej, chyba chodzi o to, że to miasto, Misoula, nie wiem, nie znam się na miastach w Ameryce, że tutaj już mieszkali i było pytanie, co mamy w sumie zrobić z nimi, że czy mają nam, znaczy się, oni i tak mieli nam jakoś pomóc, ale jak mają pomóc nam, że mamy ich wziąć ze sobą, czy nie. Mamy tutaj taki bonus, albo factory, myślę, że... No wiecie, zawsze badania są fajne na samym początku, żeby szybciej wszystko dostawać. Resource gain efficiency. To by mi się podobała. Bo wtedy możemy sobie więcej sprzedać. Okej, jak już jesteśmy poza tym, to musimy po pierwsze określić sobie, co mamy zrobić. Więc... pytanie jest, jakie mamy duchy narodowe. Mamy Go East, German. To jest dobre. Tutaj mamy Resource Production, to co dostaliśmy. Support from Secretary of the Interior, czyli to, co wysyłamy tam. I no, wysyłamy im po prostu na razie tyle. Pytanie jest takie, czy my potrzebujemy to wszystko. Bo jeżeli są tutaj jakieś eventy, jakieś idee, które nam się spodobają... dziwne, dlaczego przez 120 dni tylko to mamy. To wydaje się takie, które byśmy nigdy nie brali na samym początku. Tutaj może byśmy go wzięli, bo mamy mało generałów, mamy dosłownie dwóch generałów. Udało mi się, ponieważ wiem, dlaczego jest tych... Okej. Okay. To mi się podoba, bo to możemy dostać sobie jakiś od razu badanie. Dobra, bierzemy to na samym początku. Bo polega to na tym, że na samym początku, jak się robi tego moda, to się patrzy na tam politycznych liderów, na często też się zwraca najpierw uwagę na tych, po czym się okazuje, że takie, kurde, ale jeszcze jest armia, a ja tylko zrobiłem portrety dla dwóch gości, co z tym zrobić? No. Na szczęście teraz trochę technologia się rozwinęła i większość osób, kiedy potrzebuje jakieś portrety do takich modów typu Olwo Blues, no to wykorzystuj sztuczną inteligencję, zrób mi takiego generała, robi to, dajesz tam randomowe imiona im, nazwiska, no i wszystko jest po prostu pięknie, szybko się robi, nie trzeba zatrudniać tych wszystkich artystów. I oczywiście zawsze jest coś takiego, że a, bo tam AI i w ogóle wykorzystanie, kurde, jeżeli robisz moda za darmo i zazwyczaj nie dostajesz za to pieniądze, to co ty jeszcze się będziesz tutaj... Będziesz jeszcze się kłócić, że... O, że tam jeszcze ktoś musiał wydać pieniądze, żeby zrobić na projekt, który spędził większość czasu swojego i żeby po prostu garstka ludzi się tym nacieszyła, no. Jeżeli po prostu już ktoś dostaje pieniądze, no to wtedy może pomyśleć, a tak to nie myśli o tym na samym początku. Więc... Tyle z tej dyskusji, wiem, że zawsze ktoś może powiedzieć, że to powinno być od razu, ale... Koniec końców kończy się na tym, że no, żeby każdy projekt zrobić, to trzeba mieć pieniądze i nie każdy zarabia na tych projektach, więc ja po prostu mogę zrozumieć, dlaczego nie wszyscy chcą wydawać pieniądze, kiedy nie muszą.
Bo na przykład wiemy, że na przykład jakieś duże projekty można zrobić za często. Czekajcie, nie możemy? Musimy mieć hajs. Nie mamy hajsu. 3000 i o, masz los. Nie zauważyłem tego, ale dobra, zrobimy kiedy będzie. To mi się przyda. Jeżeli możemy zrobić sobie to jako economic note, to na pewno będzie dobrze. Ellen Santiago, czyli nasza przywódczyni. Więc tak, możemy dostać tutaj bonus, albo broń, bonus. Czy to zmienia nasz portret? Nie. Ask what can you do for your country. We cannot help the secretary at this time. Możemy wysłać 2,4. Powiem szczerze, to jest dosyć specyficzna liczba. No, wysłaliśmy tak 3. Ale realnie rzecz biorąc... A, bo to zapewne ten event, który tutaj było. No. To wiele wyjaśnia. No, dlaczego nie możemy wysłać to? Moglibyśmy niby wysłać to, ale tego już nie? Nie rozumiem. Nie, na czym polega różnica? Okej, okay. W takim razie tutaj wszystko mamy, więc możemy wrócić tu. Nigdy nie rozumiem tego, bo to jest zawsze się robi jakichś takich mało potrzebnych rzeczy. O, mamy własne, że tak powiem, nieco ikonek. Mamy tam z enklawą. Tutaj to jest zbyt daleko, więc nawet nie będę bardzo... Mamy bardzo daleko, jeżeli chodzi o to. Więc może by się przydało porobić jakieś bonusowe. To jeszcze jest do przodu. Wow, to jest do przodu tak bardzo. To też jest do przodu, chociaż nie możemy wybadać, dlatego że musimy mieć rekonesans. Okej, okay, no to może coś tutaj też do przodu jesteśmy. Land Doctrine, no to to nie jesteśmy do przodu, a to warto zawsze zostawiać sobie slot badawczy. I co robimy? No zazwyczaj ja robię najpierw tutaj, więc... Tutaj chyba wszystko jest dobrze, tutaj jest dobrze, tutaj jest... Tutaj możemy sobie zacząć podbudowywać, chociaż może sobie zmienimy. Tutaj też nie jest zbyt ciekawie. Ile mamy? Tylko 100. Dlaczego to jest zdjęcie prawdziwego gościa? Nie rozumiem. Okej. Okay. Head Trader. No, takie trochę... Takie... No fajne, tylko czy people to jest to, co my będziemy mieć? Nie wiem. Dobra, jeszcze nie będziemy, dobra. Dalej, Cups Expense, Damage to Garrisons. No, to takie małe. Jeszcze następne, tutaj fajne. To mi się podoba. Mniej trzeba wydawać hajsu. To zawsze coś dobrego. Okej. Okay. Co tutaj jest? Dismantle? Nie. I zazwyczaj nie będziemy wysłać tego, bo wiadomo, że można. Po prostu poczekam, jak będziemy mieć wystarczająco. A co możemy jeszcze zrobić? Invest in small business. Tak, bardzo chętnie, chociaż chyba nie powinienem tego robić. Okej, okay, mamy tutaj jakieś, jak zwykle, bonusy, populacja, by się przydało nawet już tak porobić tą populację na samym początku. Jakiś evencik, o czym będziemy mieć tutaj. Teraz pytanie jest takie, the Montana Party will keep you appraised of events in opera. Be careful for hostile newspaper, fear than 1000 bayonets. Okej, okay, zgaduję, że jak to zrobimy, to będziemy mieć możliwe, że minusowe eventy, ale kto by się spodziewał, że będzie takie złe. Nie, to... Okej, okay, caravans are our rightful, protect the homestead instead.
Myślę, że bardziej powinniśmy martwić się o to, że tutaj nam karawany atakują. Dobra. Zawsze się zastanawiam, czy to ma tak naprawdę jakiś sens teraz. To miało sens chyba, kiedy się... nice. Kiedy mieliśmy oczywiście ten... Jak to się nazywa? Ten bez DLC, a teraz w sumie nie wiem, czy to ma sens. Bo to bez DLC chyba dawało nam takie po prostu możliwość wyjrzenia, co tam inni robią, więc to było główny plus tego. Nigdy się za bardzo... Okej, okay, rats. Aha, tak zbytnio nic nie budujemy. Mamy tutaj jakiegoś do tego generała? Nie. Dobra, to co spróbujmy tutaj tego. Planning speed nigdy nie jest fajny. Max planning jest fajny. Właśnie się zastanawiam, bo ten planning speed to nigdy nie wydawało mi się być dobrym trade'em. Jakoś nie widzę plusu tego, że masz szybciej. Bo wiecie, no szybciej no to zazwyczaj polega to na tym, że chcesz kilka dni. Ale koniec końców, tak, jeżeli masz zbyt mały poziom tego planowania, no to nic prawie nie zrobisz. Więc zawsze próbujesz sobie jednak podbić sobie wcześniej, żeby najwyższy poziom mieć. Okej, zrobiliśmy to. Pytanie jest, czy się zgodzą. Na to musimy poczekać. Pytanie, Chicago take free. Nie mogliście napisać 3, a nie... Czasami, bo wiecie, z jednej strony rozumiem, że można napisać sobie w słowa. Ale z drugiej strony, jak ktoś mi tak napisze, to ja zazwyczaj nie zwrócę uwagi na to, że ktoś tak napisał. Tutaj wszystko mamy do przodu, więc sobie zróbmy to. No, dzięki temu, że jesteśmy już na samym początku tak wybustowani, to pewnie nie musimy tego robić. Wydaje mi się, czy... Teraz trochę mi się wydaje, że oni trochę pozmieniali, jeżeli chodzi o ten specjalne, bo wydaje mi się, że kiedyś było takie wielkie drzewko, które pozwalało ci rozwinąć sobie tak w tym modzie, ale teraz nie mogę go zobaczyć. Nie wiem, może usunęli naprawdę? Wydaje mi się, że usunęli. Bo naprawdę, ja pamiętam, że było takie wielkie drzewko, które pozwalało ci robić takie ulepszenia. Zazwyczaj się je robiło dopiero później, więc zastanawiam się. Ten państwo jest takie wielkie, a zgaduję, że content polega na tym, że ma być podbity przez sąsiadów. No. Wiecie, też jakoś nie żałuję tego, że po prostu nie żałuję. Nie jestem taki, że wszystkie państwa muszą mieć content i dopiero później rozwijać, ponieważ niektóre państwa naprawdę nie muszą mieć contentu, ponieważ to są tylko państwa do zjedzenia. Ten mi się podoba. Znaczy się, nie to, że mi się podoba on, tylko podoba mi się jego traity. No, rozumiecie. Okej, co to ja mogę jeszcze dać? O, te statki. O, dwa statki. Manpower. Okej. Uwielbiam nieposiadanie manpowera. Ale przynajmniej dostaliśmy te statki. Tą technologię chyba nie dostaliśmy, ale wiem, że było pozmieniane nieco, jeżeli chodzi o to. Dobra, ja tak naprawdę przychodzę z lewej do prawej, patrząc, czy coś mamy takiego potrzebnego. After so long, the Magrins of the Marines are running boys have found home. Dobra, tutaj dostaniemy zapewne jakieś dywizje, więc sobie zrobimy ten cel narodowy. Wiem, że... Wyślemy im złą. To wy na to. Chcą ten... Powiem szczerze, chyba nic nie będziemy im wysyłać, bo dosłownie oni zawsze coś chcą, a i tak musimy przecież im, że tak powiem, coś wysłać. Ale nie, to akurat jest dobre. Okej. Okay. The disappeared. Team October received an on-air request. A group of mothers, wives and siblings of convicts shipped east to act for the couple where the first family. Okej, okay, czyli że
Okej, tutaj. Okej, chodzi o to, że spotkaliśmy jakiegoś staruszka. Nie, realnie. Czy to był jakiś event związany z tym? Bo jest ten drużyna wrześniowa, czy chyba tak się przetłumaczyło, więc jest, są ci, więc nie wiem dokładnie o co chodzi. Mamy teraz w sumie. Wow, dzięki tym bonusom. Zawsze brałem to. Weźmiemy to. Na część tych eventów oczywiście nie chcę czytać, bo to zawsze długo zajmuje. A treść ich to zazwyczaj jest polega na tym, że. O jela Boga, jakie to było złe. dobra, powoli sobie poróbmy. W takim razie to. Jest. Zastanawiam się, czy to jacyś Yakuza, czy Indianie, ale to Indianie. Ci mają własne drzewko. Pamiętam, jak się z nimi walczyło, to byli najgorsi przeciwnicy świata. Oni mają po prostu zbyt potężne drzewko. Okej. Wysyłamy. Na razie chyba nic nie dostaliśmy z powrotem, więc to jest największy minus, ale może kiedyś coś dostaniemy. Dobra, róbmy. Mamy jeszcze dużo czasu do końca roku, więc zanim się to nam uda, to minie trochę czasu. Okej. Power Armor, dobra. Pozwól się, czy mamy jakiegoś generała? To jest nasz. Może to jest ten granit, co teraz dostaliśmy? Nie wiem, trudno określić, nie napisanego. Tak, granit. No to po pierwsze ten drużyna wrześniowa oraz granit jeszcze mamy. Okej. Ogólnie tą drużynę wrześniową, no to ta babka jest z tego, więc może. Okej, że ci z Chicago. No, niektórzy nie mogą się doczekać, jeżeli chodzi o Odłoblus, kiedy wreszcie dodadzą Chicago, jak to będzie. Okej, coś tutaj nie. For the 40 cups, you will gain an ability in selected non-core state to improve compliance because the Ibos are a panopticon silence dissidence you see. No, tak, no. Chyba nie chcemy tego, bo właśnie chcemy, żeby Chicago nie było zbyt potężne. Dobra, więc ewidentnie chcemy to, bo wiecie, no. Chcemy prześladować naszych przeciwników. A w międzyczasie. Pamiętam, kiedy to wydałem tylko po to, że. Miałem taki. Wydałem to, żeby tak naprawdę mieć już powyżej 100. Dobra. Chcemy to rozwinąć. Increase. Nie chcemy wyłączać. Zawsze lubię, kiedy się robi. Fajne przynajmniej jest dźwięk przy tym. To mi się akurat podoba. Dobra, robimy dalej. Wiadomo, że floty to tak naprawdę nie robimy zbytnio. Wiecie, na teraz. Okej, jest znakomicie. Kolejne dywizje, które sami produkujemy. Trochę słabo jest z manpowerem, ale. Okej. Musimy mieć 20 political power. Dobra. Kosztuje 20 political. Okej. Zróbmy to. Bardzo chętnie sobie to dostaniemy. I robimy dalej sobie te rzeczy. Pytanie jest takie, czy. O, ile jeszcze można. Dobra, bo my możemy sobie to porobić. Okej. Sobie włączyliśmy jakieś tutaj połączenie. Podoba mi się, że te obrazki się zmieniają.
Nawet to jest fajne. Dobra, co my musimy? Shipment to Chicago. Jak na razie to my nie chcemy im więcej wysyłać, więc okej. Okay. Więc tak, możemy... tak, defend against the Brotherhood. Albo możemy send team October. Ja myślę, żebyśmy sobie poczekali. Jak to będzie, tylko musimy pamiętać, żeby sprawdzać sobie ten Sister of Steel. To jest ważne. Dobra, myślę, że tak naprawdę możemy powoli iść tą stronę, tylko sobie jeszcze porobimy te rzeczy, ale chyba to już jest czas na koniec tego odcinka. No, tak powiem, drzewko jest bardzo rozbudowane i musimy po prostu szukać, co nam potrzeba jest na ten moment. Na pewno będziemy potrzebowali manpowera, to już widać, ponieważ no, powoli nam się kończy. Okej, okay, był z nami Trachol w Harzowaniu 4 na edukacji Olbo Blues jako MacArthur. No to cześć.